A czy to się nadaje do komisji etyki? Tylko tyle mogę powiedzieć. Znaczy, jeżeli oskarża się polskich parlamentarzystów o agenturę Putina, no to naprawdę to są, albo ktoś nie wytrzymuje ciśnienia i tutaj pan prezes, albo ktoś ma tak naprawdę zarzuty, które są kłamliwe, a za takie się po prostu karze.